Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmienić czcionkę i jej rozmiar. Zaprezentuję również podstawowe narzędzia do formatowania tekstu oraz wytłumaczę Wam, czym jest malarz formatu i do czego służy. Zacznijmy od zmiany czcionki. Aby zmienić czcionkę, musimy przejść na kartę Narzędzia główne, a następnie wybrać narzędzie czcionka z paska narzędzi. Kiedy je rozwiniemy, zobaczymy, że mamy tutaj dostępny zestaw domyślnie zainstalowanych w Windowsie czcionek. Jeżeli potrzebujemy innej czcionki, musimy ją pobrać, zainstalować na dysku. Wtedy powinna być widoczna w programie Word. Aby wybrać czcionkę, klikamy na nią lewym przyciskiem myszy. Ja wybiorę na przykład Bernarda. Niestety ta czcionka nie obsługuje polskich znaków. Mamy dostępnych kilka czcionek w systemie Windows obsługujących polskie znaki. Jedną z takich czcionek jest czcionka Times New Roman. Możemy tutaj w kontrolce wpisać nazwę czcionki zamiast wyszukiwać ją na liście. O, tutaj od razu system nam podpowiada. Klikam Enter i czcionka została zmieniona. I tu widać, że polskie znaki są już obsługiwane. Przejdźmy teraz do zmiany rozmiaru czcionki. Czcionkę możemy zmienić na dwa sposoby. Mamy do tego kontrolkę rozwijalną z rozmiarami czcionki. Możemy tutaj zarówno wpisywać w pole tekstowe, jak i wybierać z listy rozmiar czcionki. Mamy również takie narzędzie, które pozwala nam zwiększyć rozmiar czcionki o jakiś tam próg. Na przykład weźmy sobie ten tekst i możemy go zwiększać coraz bardziej. I tak samo w drugą stronę. Kolejne narzędzie pozwala nam manipulować wielkością liter w zaznaczonym tekście. Wybierzmy sobie na przykład zamianę tekstu na wielkie litery. Możemy również zamienić tekst na małe litery. Jak widać, działa to dla całego zaznaczonego obszaru. W grupie narzędzi z czcionki mamy też możliwość pogrubienia fragmentu tekstu. Możemy dodać czcionkę pochyłą, ale możemy również wybierać kilka tych opcji na raz, na przykład tekst pogrubiony i pochylony. Możemy dorzucić do niego również podkreślenie. Możemy przekreślić tekst. Możemy dopisać indeks górny albo indeks dolny. Weźmy sobie na przykład 2 do potęgi drugiej. Także dopóki nie odznaczymy tej opcji, cały tekst będzie pisany w indeksie górnym. Mamy jeszcze możliwość wstawiania jakiegoś tam pokolorowanego tekstu z jakąś tam fakturą, troszkę innego. Możemy też zakreślić tekst. Wybór koloru już zależy od nas. Możemy to zrobić na zielono. Możemy zmienić kolor tekstu. A, musimy odznaczyć to narzędzie. Możemy zmienić kolor tekstu, na przykład na czerwony. Tu również mamy do wyboru wiele kolorów. Możemy sobie nawet wybierać z palety kolorów kolor, jaki nas interesuje, jeżeli w tych kolorach podstawowych takiego nie znajdziemy. Teraz opowiem Wam o bardzo przydatnym narzędziu, jakim jest malarz formatów. Narzędzie to służy do kopiowania formatowania z jednego fragmentu tekstu do drugiego. Załóżmy, że chcemy, aby ten blok tekstu miał takie samo formatowanie jak ten fragment. Wystarczy, że zaznaczymy tekst, którego formatowanie nas interesuje. Klikniemy na malarz formatów i zaznaczymy tekst, który ma takie formatowanie otrzymać. Puszczamy. Widać, cały blok ma identyczne formatowanie jak ten fragment tekstu.
Dzięki temu nie musimy się zastanawiać, jakie opcje formatowania były tu wykorzystane. Wszystko dzieje się całkowicie automatycznie. Ważnym jest tylko to, żeby zaznaczać jednolicie sformatowane fragmenty tekstu, żeby na przykład jako wzorzec nie wybrać sobie tego fragmentu, bo tutaj zauważcie, że mamy zarówno takie formatowanie tekstu, jak i takie. To dla programu Word wtedy nie będzie jednoznaczne i nie będzie działać narzędzie w sposób poprawny. Ostatnim narzędziem, które omówię w dzisiejszym odcinku, będzie narzędzie służące do czyszczenia formatowania. Możemy sobie zaznaczyć jakiś fragment tekstu, a następnie kliknąć w czyszczenie formatowania. Jak widać, formatowanie całego tekstu zostało usunięte i jest on w takiej formie podstawowej z domyślnym formatowaniem dla tego obszaru. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.